Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną dawkę speedruna. Ranking 2198. No i zbliżamy się do rankingu 2200, co jest już, myślę, że nie lada wyczynem na 10 minut. Tylko przy okazji małe ogłoszenie. Idą wakacje, są rozgrywane różnego rodzaju turnieje szachowe i co ciekawe, chciałem Was zaprosić na turniej, który organizuje jeden z moich widzów. Poprosił mnie o to, żeby tutaj troszeczkę to nagłośnić, więc udostępniam w opisie filmu link oraz w opisie filmu i w komentarzu. Macie wszystkie informacje, jest to turniej długi, tygodniowy w Gdańsku, organizowany przez Uniwersytet Gdański. Bardzo dobre nagrody, różne grupy, do 1600 to jest, myślę, że taka najbardziej docelowa grupa moich widzów, tak mi się wydaje. Bardzo dobre też nagrody, to mu już mówiłem, no poza tym Gdańsk, wiadomo, świetna lokalizacja. Wszystko znajdziecie w opisie, zapraszam serdecznie oraz pozdrawiam Kacpra, który jest również współorganizatorem tego turnieju. Przejdźmy już do rzeczy, do speedrunów. Szukam sobie tutaj przeciwnika na 10 minut. Przypominam, kończę serię po 10 porażkach, przy 10 porażce. Póki co jest ich 7. No i mamy gościa, mamy tutaj mistrza FIDE. No to jedziemy. 2293, bardzo wysoki ranking, Włoch. Czuję temperament tutaj w posunięciach, o ile rozpocznie się ta partia. Przeciwnik ma jeszcze 50 sekund na wykonanie pierwszego posunięcia, więc cierpliwie sobie poczekamy i będziemy komentować. Też przypominam, że jak się skończy ta seria, no to wystartuję ze speedrunem 2.0 i myślę, że zrobię, znaczy tu nic wielkiego nie zmienię, po prostu zmienię sobie, znaczy nie zmienię niczego, będę grał na 10 minut dalej, będę komentował, niczego specjalnego tutaj chyba nie będę zmieniał, trochę się oczywiście będę sugerował waszymi sugestiami, dajcie znać. No i teraz gramy sobie taką trochę schematy obrony królewsko-indyjskiej, od razu idę pionkiem na e4, jest od razu e5, tak też można oczywiście grać, tutaj przepchamy tego pionka. Możliwe, że jest zagranie od razu F5, to od razu byśmy tego pionka tutaj zbili. Jest A5, to jest plan taki, aby skoczek wszedł sobie na pole C5. No i cóż, zagrajmy sobie gońcem na E3. Nie po to, żeby tego skoczka zbić, tylko żeby wyprowadzić hetmana, ale jeszcze przed tym zastanawiam się nad opcją pod tytułem skoczek na E2, skoczek na G3. Żeby F5 nie było, ale F5 być może, ale zagramy sobie po prostu skoczek E2. Troszeczkę spróbuję zmienić tok teorii, bo myślę, że skoczek E2 nie jest tu jakimś teoretycznym na poziomie właśnie mistrza FIDE czy wyżej ruchem super, aczkolwiek pewnie nie jest jakimś, znaczy to jest tylko moja intuicja, przypuszczenie, nie wiem czy tak się gra. Specjalnie to robię, żeby troszkę pomieszać, żeby nie iść w jakieś super teoretyczne ruchy. Bardzo ciekawy ruch, bardzo mądry strategicznie, próba wymiany czarnopolowych gońców, bardzo ciekawy sposób. No i widzimy, teraz brakuje tego hetmana na D2, znaczy ja teraz i tak zagram hetmanem, żeby po wybiciu wybić po prostu tutaj gońca na E3. Okej, mamy zupełnie teraz taką pozycję ciekawą, nową zapewne. Szykuje mi się tu bardzo szybko długa roszada, co jest, uważam, że spoko, bo będę mógł próbować grać tam jakieś ostre rzeczy. No i teraz tak, skoczek zagrał, tutaj może mnie zaatakować. Wszystko widzę, F3, G4 w zanadrzu jest. Teraz się zastanawiam, czy H3, G4 nie będzie lepsze, żeby skoczka tutaj wstawić. H3, G4 będzie chyba lepsze. Zagramy H3. Zagramy G4, zawsze jak skoczek zejdzie na D7 czy na E8, zagram wieża G1, żeby uniemożliwić mu troszeczkę akcję pod tytułem F5. To są takie moje szybkie przypuszczenia, oczywiście pewnie grać można w sposób wieloraki. Teraz myślę, że zagram skoczek na G3 i to się bardzo fajnie zazębia. Zobaczcie, jak czarne mają zagrać posunięcie F5. To znaczy, mogą dojść do tego posunięcia. No właśnie, tak będzie pewnie próbowane. Ale teraz zrobię po prostu długą roszadę. Schowam króla. Goniec białopolowy wprawdzie trochę tańczy tutaj wokół moich pionków ustawionych na białych polach. I już widzę, szykuje się posunięcie hetman F4. Nie mogę do tego dopuścić. Dlatego też prawdopodobnie taki ruch mnie interesuje. I potem G5. Chyba tak zagram w ogóle. Zawsze ten skoczek wróci. Zagram skoczek E2.
żeby nie było takiego ruchu, nie ma opcji, hetman f4 zagrać nie może. Ja widzę, że przeciwnik ogarnia sprawy strategiczne, ale go tutaj będziemy kontrolować ruchem g5, a potem ruchem h4 i ten atak powolutku będziemy przeprowadzać. Może niekoniecznie chcę atakować od razu, ale chcę przeciwnika próbować przeszkadzać mu w grze, przeszkadzać mu w jego planach. Dobra, tu są jakieś plany, coś tutaj patrzę, g5 zagramy sobie od razu. Ten hetman będzie musiał wrócić i zawsze będę po f5 miał opcję wybicia w przelocie. Ale właśnie, czy to będzie dobre? To jest może też prowokacja do tego, żeby mnie tak ładnie tutaj załatwił. Skoczek, coś tutaj może podziałać, nie widzę. Idziemy h4. Teraz mam opcję goniec h3, żeby wymienić te białopolaki. No właśnie, i ten ruch mi się nie podobał niestety, ale bicie. Bicie i f4 bym sobie wykombinował, ale to strasznie bym otworzył pozycję. Bicie w przelocie, hetman zbije. Ciekawe ciekawostki się porobiły. Nie mogę tak, bo dostanę f4, więc chyba muszę zbić. Dobra, bijemy to od razu i żeby zagrać posunięcie f4. Tak zrobimy. Chociaż powiem, intuicyjnie czuję, że pozycja moja nie jest chyba najlepsza. Teraz chyba wybiję. Ten goniec jest bardzo niebezpieczny, bo on tutaj na króla bardzo mocno działał, ale zbił wieżą, to ciekawe. Zagram goniec h3, ten goniec teraz dobrze tutaj może podziałać. Wprawdzie te skoczki mają dużą przyszłość. Ojejku, ale bym popełnił misklika. No i przez to by tutaj partia mogła się szybko skończyć. Zaatakujemy wieżę. No i widzimy teraz... co my tutaj widzimy tak naprawdę? Po prostu będę musiał powalczyć na linii. Teraz jak wieża odejdzie, a raczej odejdzie, zagrać szybko f4, bo on będzie mi naciskał na ten punkt bardzo mocno. Szybkie f4. Tu skoczek wchodzi, będzie atakował, zawsze mam taki ruch. Dobra, gramy szybkie f4, bo jak on wybije, to ja wybiję i skoczek ładuje się na e6. Dobra. Myślę, że to będzie spoko. Okej, okay, tutaj grozi teraz bicie, czy grozi? Wieża f1, on nie może wybić, bo dostanie tam plombę. No więc gramy wieża f1 i teraz będę groził takim posunięciem, panie kolego. Ha, hetman f8 on jeszcze ma. Hetman f8, ale wtedy bije tutaj, on zbija wieżą. Ja mogę mu wtrącić, albo nie mogę mu wtrącić, mogę, no właśnie, bo tak nie mogę zagrać. Mi się coś ubzdurało, że ja mogę f5 od razu zagrać po hetman f8. Chyba muszę wybić. On wybije wieżą. I ja zagram na przykład posunięcie hetmanem gdzieś. Tylko gdzie? Muszę bronić skoczka. No hetman d2 raczej. Skoczek wejdzie. No coś tam. Nie, no chyba nie poszaleję, bo tu zawsze goniec e6 niebezpieczne. Bicie, odejdę. No i tutaj będzie opcja wymiany. Powinno to dobrze działać. Muszę chyba wybić. Dobrze, że goniec broni na f1 jeszcze mocniej. Muszę się trochę o króla też zatroszczyć, ale chyba hetman d2 i się nic nie powinno dziać. Znaczy tutaj jeszcze taki ruch. Tu będzie groziło, tego się nie boję, bo odejdę królem. Bardziej tego ruchu się obawiam. Ale nie, okej. Okay. Wydaje mi się, że jest rekompa. Ja nie wiem, czy ja po prostu tutaj za bardzo optymistycznie nie patrzę na tę pozycję, ale bardzo chcę się optymistycznie spojrzeć, jeżeli mam takiego gońca, który chce wejść na e6. Oczywiście skoczek tego pilnuje, ale ja już mam opcję skoczek d4 w następnym ruchu i to będą już konkrety. Nawet się zastanawiam, że po tym posunięciu może po prostu zagrać a3, on da szacha, odejdę królem. Chwila, nie mogę a3, bo dostanę tutaj plombkę. Skoczek b4, zagram tak. O, właśnie, to będzie lepsze. I będę miał opcję skoczek d4. A tutaj, jak wybiję i zagram wieżą na f1, to się fajnie to wszystko otworzy. Takiego ruchu również się spodziewałem. Taki ruch. Aha, tutaj. I tutaj? To się może zgadzać. Jeszcze chwila, bo może warto wtrącić takie posunięcie i zagrać hetmanem. Może warto. Tak zróbmy. Jeszcze są opcje w ogóle zbicia pionka. Może to być bardzo niebezpieczne, ale chyba tutaj trzeba. Czy zbicie pionka jest takie kuszące, ale to jest tylko pionek.
Tutaj zagrać goniec, tutaj szach jest, skoczek wejdzie, tak, dobra. Powinno się zgrać hetman, hetman d4. Grozi tu, przede wszystkim teraz jest groźba. Taki ruch nie działa z uwagi na goniec e6. Bicie, bicie i jestem w grze. Więc skoczek nie może się ruszyć, chyba że tak, chyba że tu. Ale jak tu skoczek na c4. Okej. Teraz, moi drodzy, muszę zauważyć jedną rzecz. Dać szacha. On wybije, ja wybiję, on wybije. Ja idę tu. On idzie tu. I co? I nic. Znaczy, taki jeszcze ruch jest. Wybicie, wybicie, skoczek F2. Ulu, lulu, lulu. Znaczy, mam też taki ruch, ale to już takie jest troszeczkę podejrzane. Chociaż z drugiej strony może to nie jest takie głupie. Bo ten ruch będzie bardzo niebezpieczny. Czy zagram tu? On tu i ja tak. On skoczek tu. Będzie stał ciekawie. Ale wieża wejdzie. W ogóle chyba skoczek jeden muszę zagrać. Nie widzę tutaj teraz opcji takiej jakiejś dobrej. Bo tak to. Nie, tu nie mogę. Goniec na E6 też nie mogę. Ale jeszcze się zastanawiam. Tu bicie. No nie, skoczek chyba G1. Muszę chyba skoczek G1. Wydaje mi się, że muszę. Szkoda, bo on ma teraz takie wtrącenie. Muszę odejść. Tu się pilnuje cały czas hetman, w razie czego. Bo cały czas bazuje na tym zagraniu. Goniec E6. Dobra, król B1. No i teraz na szczęście ten skoczek nie może tutaj z tempem też wejść mnie atakować. Są jakieś plusy, tak mi się wydaje. Tak, skoczek C5, to widziałem. Mój drogi przeciwniku, to widziałem. Niestety muszę się z tym pogodzić. Teraz wieża F1. O Jezu, tutaj wisi, co ja gadam. To nie jest dobra pozycja. To nie jest dobra pozycja białymi. Jest bardzo trudna teraz. Teraz to widzę. Widzę to bardzo wyraźnie, niestety. Taki ruch oddać tego. Tutaj, tutaj, tu. Żadnych kontr. Skoczka chociaż uruchomi, on mi coś tam weźmie. Skoczki stoją diabelnie dobrze. Coś tam jednak chyba mogłem ugrać lepiej, a może w ogóle tak zagrać i grozić takim ruchem, trochę skomplikować. Dobra. Spróbujemy. Nie sądzę, że to jest dobre posunięcie, ale nie chcę upraszczać pozycji. Jeszcze chcę spróbować coś tutaj zamieszać, ale on może po prostu skosić pionka i potem kolejnego. Mój hetman się nie przedostanie. Jedyne co, to mogę tak zagrać, spróbować coś na linii zrobić, ale też ciężko. No właśnie. Figury zostały spędzone do parteru. Ciekawa partia. Nie chcę jeszcze jej przekreślać, choć jestem tego już bliski, niestety. No cóż, moi drodzy, tutaj green screen, jak coś się odczepił. Przeciwnik myśli, no ja bym wziął. Aha, nie może chyba do końca wziąć, bo jest tutaj. Hello, są pułapki. Widełki. On tu. Znaczy inaczej, jak weźmie tu, ja tak. On weźmie tu, ja tu. Weźmie. Wieża i hetman na dwa skoczki. Tam hetman podziała. No, w to idę w ciemno, w tę pozycję. Okej, tu coś zagrał, tu coś kombinuje. Czy ja mogę tak teraz zagrać? On zagra tu po prostu, wymieni mi hetmany. Aha, tutaj jest opcja na wymienienie. Bożeż, ale ja pomyślałem. Bierze F1, do hetmana bym stracił. No, gdzie ja mam tutaj maniery?
spryciula. Poczekajcie, wybije, on wybije, ja zagram tu, on wybije, ja wybije. No i będziemy grać, no. Cóż ja biedny żuczek mogę. Bierze F1. Zbić oczywiście nie mogę, ale grożę już takim ruchem. Ten skoczek tu stoi dobrze, B3 trzeba mnie zagrać. On stoi tu rewelacyjnie w tej końcówce. Bez dwóch zdań, ale ta wymiana hetmanów może... Może jeszcze uratuje mnie co nieco, nie wiem, liczę na cuda. Bo taki ruch się narzuca. To ja wtedy B3, żeby tego pionka pobronić. Tego wziąć nie może. Tutaj weźmie, tu weźmie. Wziął, dobra, i teraz chyba tu. No, pionka stracę, to ja jestem przekonany oczywiście, ale szukam opcji tak, to od razu lufcik jest, weźmie mi tego, pójdę tam. Nie mam wyjścia, muszę tak grać. Jak mi weźmie tego pionka, to idę na F4. Tu nie mogę, znaczy mogę, mogę, nie mogę. No zagra tu, to już po prostu gram na szybkości. Zagra tu, ja zagram tu. On musi zbić tu. Tu wieża, tam. A nie, to tu zagram i szybko wygram. Więc po tym zagraniu on musi zagrać tu. Ja zagram tak, on weźmie, ja tego wezmę. No dobra, to jest moja jedyna szansa jeszcze na tym czasie. Bo inaczej tutaj grozi mat na F8, więc on musi tego skoczka wybić. On musi zagrać tak, nie ma wyjścia, bo po tym ruchu przegrywa, bo gramy 7. Teraz mam opcję na kontrę, bo chcę zagrać, wziąć tego. Oczywiście ten pionek ginie, nie było opcji. Tu mogłem zagrać, ale to tylko by nic nie dało chyba. Tak mi się wydaje. Chociaż może. Kosi mi tego, no dobra. On będzie szybszy. No pionka muszę wziąć. Tak. Tu, ale on da szacha. Nie odejdę ten. Jestem zbyt wolny. Ten, ten, ten. Chyba tak. Wieżówki są zawsze ciężkie. Idzie szybko pionkiem niestety. Teraz po ptokach. Oj, no to teraz mamy po ptokach. Wszystko poszło. Słuchajcie, muszę poprawić to nieco, więc przepraszam. Green screen mi poleciał. A czas też poleciał. No tego jeszcze nie grali w speedrunie. Niestety. Niech będzie tak. Czy już wszystko działa? Sprawdźmy. Niech będzie tak. Bronię się gorzej. Okej. Oj, tu jest szach. Tak, już sobie zagram. Nawet jeszcze tak nie załatwił. No i tutaj pionek po prostu idzie. Szkoda. No dobra, trzeba się poddać. Ósma porażka, moi drodzy. No 2200 blisko. Partia była całkiem okej. Okay. Co tutaj wisi? Jeszcze wypadek miałem, no nie. Szkoda, szkoda. A może rewanż będzie chciał gościu? Nie chce. Jedziemy, no to D4. C4, C5. Szybka akcja. Teraz jestem taki trochę podburzony. Dobra, E5, skoczek C3, lecimy. Posunięcie E4, odważnie. Nie ma co się tutaj szczypać. Szybkie idzie, szybka akcja. Robimy swoje. Może trzeba było tam z gościem klasycznie jakoś, a teraz to takie gadanie. I teraz bym chciał zagrać tak. Ale nie zagram, zrobię roszadę. Jak chcesz zbić, to bij, przyjacielu. Ale teraz zagram tak.
Wymienię to Hetmanem. Wymiana tych gońców jest korzystna białymi. Ok. I też zagram w ten sposób, bo chcę zagrać posunięcie B4. On jeszcze F5 będzie chciał. A, skubaniutki. Skubaniutki. Dobra, gramy tak. Niech on mi wymieni. Ja wybiję to wieżą. I będziemy po tej stronie próbowali atakować. Niech będzie skoczek D3. Tutaj będziemy mocniej naciskać. Pozycja ma nieco charakter zamknięty. Ok, tu może B5 w takim razie, szybkie zamknięcie pozycji. Ciekawe, czy zagra tak. Sobie zostawię furtkę dla skoczka w razie czego. Dobra, mamy A5, skoczka bym tu przerzucił, ale jeszcze chyba nie teraz. Zagramy może tak od razu. W ogóle jest pułapka, bo jak zagra tak, to ja mam bicie na G5. Aj, od razu tak zagrał. Zostawimy sobie zatem gońca w sprytny sposób, żeby zagrać G3 i F4. Ale gość szybko gra, podoba mi się. Zobaczcie, mam fantastycznego skoczka na E4. Ok, tutaj mamy takie posunięcie, chyba kopniemy go od razu. F4, jedziemy, szybka akcja, F4, bicie. What? Tak można? No można, hetman bije, skoczek. Goniec się otwiera, fajnie też. Poza tym po biciu jeszcze można skoczkiem. Tutaj można się władować. Dobra, muszę uciekać, więc uciekam. A może gdzieś tędy? Wiem, że szybko gram, trochę za szybko. Może tędy, tędy. Z drugiej strony... Nie, no zagrajmy chyba tutaj. Będę naciskał na punkt E5. On wybił. Czy wybić pionkiem? On tutaj... Dam szacha. Haha, robi się niebezpiecznie. Biję pionkiem. Przynajmniej skoczek nie będzie mógł zagrać na bicie. A, jest trącenie. Zapomniałem o tym. Ale to wtrącenie nie jest groźne. Hetman F3. No musi zagrać goniec. I potem zbierza AE1. Dobra, wchodzimy na linię, pilnujemy tu tych pól. Będę chciał zagrać wieża E6, a to już będzie bardzo nieprzyjemne. I chyba mogę już zagrać. Chociaż F5 jest też ciekawe. A nie, chwila. Tutaj, tutaj, tutaj. Skoczek F8 tu będzie atakowane. Tak, dobra. Dobra, dobra, wieża E6. Bo teraz jak on zagra na przykład tu, to w ogóle ciekawe jest takie zagranie, ale no właśnie, ale bicie, on zbije skoczkiem. Czekajcie, a jak zbije tutaj, on zbije, ja zbiję, on tu, ja biorę pionka. No pewnie, że tak. Prosta taktyka. On musi gońcem, ja zbijam na E8. Wszystko po tej partii, słuchajcie, 8 porażek, no szkoda, 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 w speedrunie 2-0 postaram się tutaj pograć mocniej jeszcze, to znaczy, no, śrubować po prostu wyższy ranking, no i tego pionka sobie elegancko koszę, potem skoczkiem wracam i dobra, szach oczywiście widziałem, król G2, wieża E1 grozi. Skoczek nie ma dobrych pól póki co. Wieża, znaczy muszę wrócić zapewne skoczkiem. Tutaj się chyba nic wielkiego nie dzieje. Tak, zagram tak, żeby ten pionek już sobie mógł próbować maszerować. Dobrze, a tutaj jest szach. A mogę wtrącić, dlaczego ja tego nie zrobiłem? Zawsze mam ucieczkę króla tu. Okej. Zastanawiam się, dlaczego ja tego nie zrobiłem. Może F5 teraz spróbować cyknąć. Cyknijmy tak, jeżeli będzie szach... Ojej, wieża E3. Król H1. Wieża E3. A to tutaj mam obronę. A nie mam obrony, hetman E4 jeszcze wchodzi. O, rety, 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 rety. To trochę teraz przegiąłem. Za szybko. Widzicie? I to jest mój błąd, z którego trzeba wyciągać wnioski, że nie można tak szybko grać. Ale to wszystko przez tą partię pierwszą. Ale spokojnie, jeszcze jest tak, jeszcze jest tu opcja, wieża bije, ten pionek może mnie uratuje, chociaż nie sądzę. Tu i tu, ale on mi szacha da, bardzo niebezpieczna sprawa. Czy tak mogę zagrać, ale on wtedy szacha? Nie, no, no muszę pilnąć pole 4, bo inaczej mam po partii. Katastrofa, panie szachuś.
Może jeszcze tak zagrać w ogóle i spróbować F6 uderzyć, żeby tam. Bardzo źle to wygląda. No cóż, nawet do rankingu 2200 nie dojdę. Niesamowite. Partia na pewno była spoko wygrana. Teraz takie gdybanie troszeczkę się zaczyna. Pretensje tylko i wyłącznie do siebie można mieć. Niestety. Takie są szachy. Brutalne wręcz. Brutalne. No i nic na to nie poradzimy. Gość dostrzegł. Myślę jeszcze nad tym. On weźmie i co dalej? Skoczka uruchomić, jakoś tu zacwaniakować. Nie no, spróbuję oczywiście. Hetman G2. On weźmie i zagram tak z groźbą. Potem skoczka przestawię i tam coś będę próbował grać. F6, no próbuję. Otwieranie tutaj nic nie da, bo skoczek zbije. Jeszcze wejdzie do gry. Więc to na pewno nic dobrego się nie stanie. No właśnie, jest król F7. Taki ruch też nic nie daje. Mogę spróbować tutaj, żeby próbować coś tam zahaczyć, ale zobaczcie, że przeciwnik mnie tu za każdym razem będzie kontrował. Może taki w ogóle ruch, ale to też skoczek się cofa. Szalone jakieś posunięcia, czy są tutaj jakieś posunięcia szalone? Bo jeszcze jakby się udało tam jakoś wpakować, ale nie widzę jak to zrobić. Może tu postraszyć. Można było wtedy grać od razu. Tutaj to mi zbija. Tutaj. No nie, nie. Za wolno wszystko. Wejdę tam, bo jak on zagra tu, a może zagram tu. Oddam figurę. Weźmie tu, ja gram tam. A nie, on weźmie tu. Nad czym ja tutaj myślę, ale nie zagrał, nie zagrał, no to jest jakaś tam nadzieja. Hetman G4, próbujemy teraz jakoś tam zagrać skoczkiem i już będzie konkretna groźba, jeżeli się uda. Bo jeżeli on zagra mi H5, to może skoczek C8, on mi bije hetmana, ja zbijam tu, król odchodzi i ja biję tu. I może jakieś cuda, no ten pionek będzie uciekał. No ale cóż ja mogę teraz zrobić w tej pozycji? Przeciwnik też zagrał chyba szybko. A, może jednak nie. Wymienia mnie, ale spryciarz. Spryciarz do potęgi. Muszę wybić. On wybije i grozi hetman E1. No dobra, wybić muszę. Może po prostu tak królem zagrać teraz. Zagram tak. No, może ciężej będzie mu teraz tu zagrać królem. Hetmanem znaczy się. Bo po takim ruchu łatwiej byłoby mi zagrać. A, on bierze tutaj pionka, dobra. Gram tak, grożę jakąś opcją. I tutaj. Ten pionek to jest jedyna moja szansa. Ale to jest złudna szansa, niestety. Słuchajcie, szykuje się dziewiąta porażka. O, ja potem będziemy grać. No, zobaczymy ile partii jeszcze. Może ostatnią, przedostatnią. No, kiedyś coś się musi skończyć. Niestety nie może trwać wiecznie. Może spróbujcie mi podpowiedzieć jakiś challenge. Może nie do 10 porażek Speedrun 2.0, tylko na przykład do iluś tam. Do jakiegoś rankingu. No dobra, Hetman D7 to już załatwia sprawę. Tu nie mogę. No tak, prosta rzecz. Prosta rzecz, niestety. Tu ucieka. Tu i tu ucieka. Szach go tam nie złapie. A chwilka. Tu. Liczę, że tak, no nie zbije. Raczej pójdzie tędy, tędy, tędy. Tu. Ale pionek jest już tutaj. Tu. Tu i dorabia hetmana.
Niestety. Nie działa. Tutaj wezmę, on weźmie. Hetman C8 i straszymy, co? Nawet nie wiadomo czym. No tak to jest. No cóż, muszę zbić. Jeszcze postraszmy chwilę. Postraszmy gościa. Czy nawet niczym nie grożę, bo nawet nie mogę pionkiem iść. Co może sobie swoim zasuwać. Mogę potem tam tak spróbować. On wejdzie, będzie mi króla atakował. Raczej powinien gdzieś tutaj hetmanem wejść. Może na F4 nawet. Jedyna szansa na zbicie. A nie, może zbić. Skoczek tutaj, skoczek tu. Dobra, po zbiciu jest koniec partii. To już się gość tylko upewnia. No, jest odcinek, w którym są dwie porażki, moi drodzy. Niestety. Niestety. Goniec E5 nawet zagrał. Łe. To tak jeszcze straszę. Aha, tu też będzie pilnował. Nie no, dobra, wezmę pionka. On mi zbije, tu będzie groził hetman. Tak zagram, żeby się obronić, a będę chciał iść pionem do góry. Ale to nie ma znaczenia, bo i tak goniec z hetmanem się bronią. Skoczkiem zagra pewnie. No ale niech się jeszcze wykaże do końca. Pograjmy jeszcze chwilę. Też nie ma sensu już grać kompletnie. No jeszcze tam spróbuję jakichś takich ruchów, że tam sobie coś podważam, tutaj podważam, tam podważam. Niech się martwi. Jak tu wezmę, no to przegrywam oczywiście. Wymieni mi, skoczek zatrzymuje dwa pionki. No właśnie. Nie, no nie ma sensu grać. Dobra. Rezygnacja. Nie ma sensu przedłużać. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Przypominam, jest aktualnie 9 porażek. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Pozdrawiam, cześć.